kolejnym wykładzie zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury NIKOT. Tym razem spotkanie jest o historii Zadrugi. Naszym gościem jest dr Stanisław Potrzebowski, który wydał w Niemczech monografię o ruchu zadrużnym. A teraz zajmuje się rozszerzeniem tej publikacji i zna jakby od potrzeb ruch zadrużny. No tak, od kilkudziesięciu lat zajmuję się. Akurat 30 lat temu już przykowałem do druku moją pracę. Zadruga i niepewnie się wybiegł w Mogucji. Pracę pisałem pod kierunkiem profesora Gotolda Rode, już nie żyje. Chyba najlepszy znawca historii Polski i Europy Wschodniej w Niemczech. Ta praca miała ponad 300 stron. Tak, prelekt powiedział, że chcę to zrobić o wiele szerzej. Tutaj są możliwe rzeczy uzupełnione, tak jak zrobiłem na doraźne potrzeby, krótkie wprowadzenie. Kto z tym się zapozna, to jest tam nie tak dużo tych stron, 20 parę, to już po tej litery, po literaturze Zadrugi muszę się swobodnie poruszać. Dlatego, bo przede wszystkim Zadruga to jest dużo teorii, praktyka to jest dosyć krótka. To są tylko te parę lat tuż przed II wojną światową. Nadal wszystkim to jest wielki dorobek teoretyczny. Oprócz tego czasu historycznego, wspomnieli się o Jan Stachni, który tu stworzył, napisał 11 książek, chyba taki pacyk, ułożył jeszcze do wesołu. Też jeszcze jedną pracę napisał, będąc w czasie wojny w Wojsku Polskim w Wielkiej Brytanii. Przechodząc do tematu, ten ruch jest zupełnie inny i różni się bardzo od wszystkich innych dotychczasowych, jakie tam miały miejsce przed wojną, bardzo radykalnych, narodowych. Także go nie bardzo widziano przed wojną, ale i teraz jak go szeregować. Także są takie próby od jakiejś skrajnej lewicy do skrajnej prawicy, bo to nie pasuje do żadnej szufladki takich ludzkich pojęć. Zresztą teraz mówiąc obecnie pojęcie lewica, prawica w Polsce obecnie się zupełnie bez znaczenia, tak się trzymają różni ludzie. Zadruga to był ruch młodych ludzi w drugiej połowie lat 30., 39 roku. Przeważnie to byli ludzie krótko po studiach, 20-paroletni. Młoda inteligencja, często dopiero jeszcze w pierwszym pokoleniu, których rodzice byli rolnikami czy robotnikami. Mimo to, że ten ruch jest tak zupełnie wyróżniający się od wszystkich dotychczasowych, to można powiedzieć, że można wyszukać różnych wątków wcześniejszych. No więc jeszcze może tu zawczasu powiem, co w zasadzie należy w następnej części. Zasadniczo, że jako ruch to tylko można mówić o istnieniu, kiedy ukazywał się miesięcznik. Po pierwszy w listopadzie 1937 roku, ostatni w czerwcu 1939, przygotowywany podwójny numer po wakacje, już nie ukazał się we wrześniu powodu 1939 roku. To jest rzeczywiście ruch, ruch jako informacja, że stosunkowo duży zasięg, to kilkuset ludzi, stałe dyskusje. A poza tym to raczej to jest tylko praca teoretyczna Stachniuka. No ale wspomniałem o tych właśnie poprzednikach, więc niewątpliwie ja zaliczam do tych poprzedników co najmniej cztery różne grupowania. To są ludzie, którzy zajmowali się słowiaństwem jeszcze w XIX wieku. To są ludzie, którzy sztuką swoją tutaj starali się też tą słowiańszczyznę przybliżyć. To jest panteistyczny duch polskiej filozofii, ale też i politycznie. Przede wszystkim wczesny ruch narodowo-demokratyczny. Zadruga z dużą sympatią i odnosiła się do pierwszych dzieł polskiego, szczególnie myśli nowoczesnego Polaka, do której często odnosiła się w sposób bezpośredni. Wśród tych czterech, oczywiście, o których wspomniałem, to chodzi, dlaczego słowiańszczyzna? No bo Zadruga
To był ruch słowiański, prawdziwie pod tytuł czasopisma Miesiąca był Pismo Nacjonalistów Polskich. Ale z treści zawsze wynika, że to jest nacjonalizm znacznie szerzej rozumiany, mianowicie jako słowiański. Co znowuż niektórzy bezmyślacy ortodoksyjni mieli nacjonaliści tego za złe, bo Polska się nie może rozstąpić w słowiańszczyźnie, gdyż to nie ma mowy o tym, że musiała się rozstawiać w tej słowiańszczyźnie, to jest zupełnie coś innego. Więc wśród tych ludzi, którzy w tym w pewnej mierze, można powiedzieć, torowali tą myśl za różną, to na pewno Zorian do Lęga Chowatowski. W roku 1818 wydał on niewielką broszurę pod tytułem O słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. To on zrobił na Uniwersytetu Gdyńskiego, starał się o stypendium. Znany etnograf, bardzo szanowany do tej pory, jego prace pionierskie nad ludowością etnicznej Polski, ale i to, co chodziło o granice Rzeczpospolitej, więc Białoruś, Ukraina i Litwa. W litewskim encyklopedii wydany, pierwsze tomy, które jeszcze przed wojną wydali, no to tam chyba ze trzy strony są poświęcone Kochanowskiemu. Tak bardzo go cenię, bo też tak samo to miało miejsce. I na Ukrainie, jak spotykam się z ludźmi, o tym mówią. No więc główna teza Zamiana Chrotakowskiego była taka, że Polska przez przyjęcie chrześcijaństwa oderwała się od swoich korzeni. Tak dalece, że w końcu odpowiada, a w końcu staliśmy się sobie samymi obcymi. I ta myśl jest niejako myślą przewodnią również w Zadrudze. Powrót do własnych korzeni. Zorian bywa duży wpływ na współczesnych mu romantycznych poetów, których tam większość to nazywała ukraińską szkołą poetów, ale również i spoza nich, jak na przykład Ryszard Berwiński, który napisał ten poemat, Bogunka na Gople. Ciekawa rzecz wydana po polsku po raz pierwszy w roku 1839 we Wrocławiu. No, stamtąd pochodzi taki znany rym, tutaj tak znają tym, o, tym kogo co spotka, kto by się wyrzekał starej końcu wiary. Więcej na ten temat nie będę mówić. Chciałbym dać więcej czasu może na dyskusję, no bo to jest bardzo obszerny temat, ten cały romantyzm, który mocno pod jego wpływem był. Zoriana, także to jest bardzo cenne nas tych nazwisk, to można by wymieniać, no, na których jest zaskoczenie, na przykład August Bielowski, który ma ogromne zasługi, bo zaczął pierwszy wydawać źródła do historii Polski w XIX wieku. Przedtem nie były to jakieś pojedyncze egzemplarze, drukowane każdy na dostęp. Później był przez długie lata dyrektorem Ossolineum w Lwowie. No i inni poeci, bo tego też należy. Słowacki też w pewnej mierze, no, znany jest z Beniowskiego to wiedzenie Słowackiego, Polsko dwa zguba w Rzymie. No ale tam też się znajdują dosyć temat dygresyjny, Beniowski. Taka wypowiedź, która mówi, że Polsko ochrzczona tą przeklętą wodą, której pies nie chce i wąż nie pije. No to przechodziło raczej bez echa w tamtych czasach, bo oczywiście nie masowego sprowadzania się było, pozostało w kręgach romantycznych. Dla Zadrugi też większe może znaczenie ma filozofia Bronisława Trendowskiego. Filozof może znajdzie się najbardziej oryginalny z Polski, już powiedzmy na skalę europejską, nie możemy się pochwalić jakąś oryginalną myślą filozoficzną, który z powodów politycznych musiał opuścić ziemię polskie, próbował w Poznaniu pracować, ale go władze pruskie wydaliły, znalazł się dopiero daleko nad Górnym Renem, we Freiburgu Bryzgowińskim, to już tam w tym kącie blisko Szwajcarii, i tam wydawał swoje prace o charakterze filozoficzne, które miały też ogromne znaczenie. Później postawy filozofii uniwersalnej i wstęp do nauki o naturze. Tu przede wszystkim właśnie związek bardzo silnie podkreślony jest z
następny taki wątek bardzo silnie reprezentowany też w Zadrudze. No tam jeszcze niestety nie wszystko się ukazało jego, część pozostała w naszych opisach. Zresztą zajmował się bardzo różnymi rzeczami, między innymi na przykład wydał to w polskiej genetyka. No tutaj to inaczej porozumiał taki system sterowania narodem. Pośrednio również Jan Jabłoński, który przepowiadał Słowiańszczyźnie. Ale jak wspomniałem, najbardziej może tutaj bezpośredni wpływ to jest ta wczesna myśl narodowej demokracji, Zygmunt Babicki, egoizm narodowy, etyka i myśl nowoczesnego Polaka. Morski w tej niewielkiej książeczce przede wszystkim skupia się na charakterze narodowym polskim. A wśród tych rozdziałów jeszcze jest taki podrozdział Nasza wierność. Zastanawia się Morski, dlaczego polski charakter narodowy jest taki wierny. Później na to za druga daje własną odpowiedzi, nawiązując do Trentowskiego w związku z oderwaniem się od rodzinnych korzeni. Praca Morskiego, która już ma ponad 100 lat, ona do tej pory jest aktualna, bo nie odnosi się do jakichś sytuacji politycznych, jakichś konstelacji, które się zmieniają, tylko właśnie do wewnętrznego życia narodu, do tego, co kształtuje naród, jaki charakter może powstać w wyniku czego to następuje. Bo również czwarty nurt to są przełom XIX, początek XX wieku. Malarstwo, to jest Walszeniecki, to jest Teologia Stryjeńska, to są Krakubowski, potężny album Bogowie Słowian, prasłowiańskie motywy architektoniczne, ale również i sztuki Wyspiańskiego, dramaty, które są mało znane i bardzo mało wystawiane. Niestety u nas tak się układa, że i w szkołach, ale może popularnie, to z Wyspiańskiego robi się jak autora jednego typu utworu. Jak ktoś powie hasło Wyspiańskie, to odpowiedź zaraz jest wesele. I poza tym weselem też napisał znacznie więcej dramatów. I on bardzo dużo ostrych wymowie, bo wesele jest takie, no trochę roztrzęsione. Piękny pomnik Wyspiańskiego jest w Krakowie, gdzie wokół jego postaci zgromadzone są te postaci z jego dramatów. To okropnie ustawiony poniżej schodów, wokół są samochody. To jest też inna sprawa, no bo znam trochę bliżej to. Ale Wyspiańskim wszystkim takie dwa dramaty jak Legion i Wyzwolenie. Legion bardzo rzadko ustawiany, po parę dni przed pierwszą wojną, między wojnie, po wojnie, jeszcze krócej Wyzwolenie. Trochę częściej, nawet już było i w telewizji, ale jak w telewizji jest wystawiane, to jest ocenzurowane. Tego nikt nie mówi, ale wycina się pewną scenę, bo to jest teatrze. Drugi z nich, te maski rozmawiają i kiedy jedna z tych masek mówi, nie pozwolić naszych kobiet obcym, którzy wśród nas siedzą. Bo ten obcy będzie zawsze wiedzieć, że jest złodziejem polskim. No to jako straszny rasizm, oczywiście wbrew poprawności publicznej tego w telewizji się nie pokazuje. No, jeśli chodzi już o ten protestant, to jest wizja państwa polskiego. 1907 rok, ale wcześniej, projekt to jest początek XX wieku, dyskusja, jakie ma być państwo polskie. Ma być normalne, nie jakiś taki wyśmiony ideał cudno, który będzie sam szczęście, tylko jak pisze Wyspiański, normalny, z policją i cenzurą, z pewnym przymusem, gdzie muszą być wiodące idee, między innymi właśnie ta dbałość o czystość krwi polskiej, co jest bardzo piękne, to zaznaczone w Wyzwoleniu. No, Legion to jest rozprawa z pewnym mitem Mickiewicza, który zorganizował taki Legion w 1848 roku. To było kilkanaście osób, więcej demonstracja polityczna i rzeczywistość, nawet próbował do papieża dostać się, no więc no, w tym Legionie są rzeczy, które sobie nie wyobrażam, żeby u nas kiedykolwiek mogły być w telewizji, no bo rozmowa, lud z Mickiewiczem,
mocno i takie padają ostre słowa. Połamać krzyże, podeptać sztandary. Słowo Chrystusa kłamie. No i później jest ta scena w tej Bazylice Piotrowej w Rzymie, że wjeżdża zwycięski król Mendok. Mendok, król, jedyny król koronowany na Litwie, który przyjął chrzest, później wrócił do starej wiary. No, słowacki olimpijski, taka symboliczna postać. A więcej tu już nie będę cytatów dawać. No i wspomniałem tutaj o tych plastikach, no ale to oczywiście trzeba było oglądać. Styliejska dosyć popularna jest, nawet w latach 70. znany kiedyś kalendarz z jej przedstawicielami, z panteonem słowiańskim, że wojna była bardzo popularna. Natomiast bardzo cenny jest wszystkim Stanisław Jakubowski, który jeszcze po wojnie działał. On wydał dwa albumy w głowie Słowian w 1913-13 roku, 1933. I teka prosłowiańskich motywów technicznych. To jeden na przykład tutaj jest taki wyobrażony. Taka kącina, dużo słońca, okrągły i swastyk. Co wtedy nikogo nie raziło. Teraz Majewski, u nas mało znany przed wojną, napisał na ogół cywilizacji wielotomowej, jest przygotowany może do powtórnego wydania, ale również to bardzo znamienne jest dla niego ta hierarchia, że naród to jest konkret, ale to nie tylko, a ludzkość to pewien abstrakt, tylko pojęcie słowa, zresztą nie tylko on tak to w ten sposób robił. Przez 20 lat finansowo wydawał czasopismo Światowy poświęcone Bradziejom. Sam zgromadził 30 eksponatów archeologicznych, które później podarował w Warszawie. Jeszcze jest tutaj ciekawy Jan Zabrzycki, architekt, jaki są pogoznawstwo Sławian. Przechodzę teraz, właśnie to byli ci, z których wątków czerpała Zbuda, chociaż nie musi to być, znaczy, że bezpośrednio tego nawiązywała, ale które tworzyło pewne podglebie, taką, z czego mogło później Zbuda czerpać. Twórcą Zadrugi to jest jeden z rodzaju człowiek, Jan Stojny, urodzony na Wołyniu w 1905 roku w rodzinie robotniczej. Duże własne wysiłki zdobył już średnie wykształcenie. Później studiował w Poznaniu, w Wyższej Szkole Handlowej. Taka była bardzo dobrze zawodowa, Wyższa Szkoła Zawodowa postawiona. Teraz to takie studia się nazywają licencjatem po 3 latach studiów. I tam na swoją pierwszą książkę Kolektywizm Naród. Kiedy jeszcze współpracował Polski Związek Młodzieży Demokratycznej. No to takie było lewicująco-liberalne stowarzyszenie. Później od tego się to był rok 1933, ale za początek ruchu różnego można uznać rok 1935, kiedy również w Poznaniu był własny tato mu ten związek finansował. Tak używał własnym sumptem Heroiczna Wspólnota Narodu w 1935 roku. I tutaj skarbnik już zupełnie zawiera nowe myśli. Ta książka wywołała dosyć duże wzburzenie. W związku z tym były dyskusje z bardzo znanymi wówczas czołowymi publicystami z strony ruchu narodowego, jak Jan Mozdow, czy ten Doboszyński, czy Piasecki. No, tu jest taka jedna rzecz, powiem taką ciekawostkę, właśnie pierwsza recenzja książki tej pierwszej jego kolektywie Sanarus napisał Leon Całka. No i tak ja to się dowiedziałem, że również pseudonimu Leon Całka używał Bolesław Piasecki, czy jako bardzo młody człowiek, czy to jest ten sam człowiek, czy tylko zbieżność, to teraz jeszcze trudno powiedzieć, ale że znali się między sobą na pewno, chociaż z tej dyskusji. No ale ta dyskusja w takim czasopiśmie jak Prosto z Mostu miała nawet do 30 tysięcy nakładów, ale że to się rozchodziło takim intelektualnym
uwagę na niego, zaczęli garnąć się, włączali się w tą dyskusję, spotkania. I w rezultacie postanowili kilka osób, wszystkie wreszcie byli bracia Czarkowie, później jeszcze poszedł Zasada i Wacyk, założyć to pismo Zadruga. Mnie się Zadruga się tytułem Pismo Nacjonalistów Polskich. To się okazało kilka numerów, tym jeden podwójny, bo w wieku 1937 roku wystąpili bardzo ostro w obronie Czechosłowacji, potępiając tutaj polski rząd się przyłączył do akcji z Niemcami przeciw Czechosłowacji. Tak, był skonfiskowany. Są dwa wydania 19 numeru za drugi. Kiedy wojna wybuchła, to nastąpiło znaczne wzruszenie. Stachin w 1939 roku nie został zmobilizowany, też nie jest wiadomo, czy ukończył szkołę pod krążek rezerwy w Tomaszowie Lubelskim, czy nie. To nawet tego stopnia, gdyby walczył w Powstaniu Warszawskim, to też przysiadkowiec z Sanzusem, czy Kapra. No ale to było różnie z tymi ludźmi. Niektórzy z nich mieli w Katyniu, to właśnie była bardzo smutna wiadomość, ten młodszy Brzanka. Część znalazła się na zachodzie, z wojskiem polskim, jak Wacyk, tam był też Zasada, który był oficerem technicznym, później w czasie wojny wydawali własne pismo, bo rejon Wici, wydał Stachnik, i też był Wacyk. Natomiast Stachnik pozostał w Warszawie, w polskiej racji i od razu wziął się do operacji i ja też ta klęska wrześniowa była tak niesłychanym wstrząsem dla społeczeństwa polskiego. Różne akcje, z jego to wróciło do jeszcze jakiejś wysyłanej pracy i wtedy zaczynają się rodzić pierwsze rozdziały podstawowej jego pracy przewodniczącej polskości roku w 1936. Dodatkowo jeszcze wpływało to, że jego książka tuż przed wojną napisana i wydana Nadzieje bez dzieli. Rozchodziła się. To był ten, już wydało jako wydawnictwo Zadruga, już to wyłączono. Na dwa tygodnie przed wybuchem wojny, także niewiele egzemplarzy znalazło się w kluczu, no ale to były urodzone i one były w obiegu, także na to zwróciło uwagę. No i z Stachnika zaproszono też do współpracy teoretycznej w czasopiśmie Zryw. Mianowicie była taka frakcja poprzedza niedzielne Stronnictwo Zrywu Narodowego, które się oddzieliło od Stronnictwa Pracy. No, Stronnictwo Pracy to było zakład tak zwanego kwadratu, czyli czterech stronnic, które były uznawane za czy współrządzące przez organizacyjne koalicje europejskie, także mieli pełne pieniądze. Ostatnio wydał książkę Zagadnienie totalizmu. Ta książka była sprytnie zamaskowana. Na zewnątrz była okładka Petrażycki, psychologia emocjonalna, a wewnątrz treść. No i treść to było wszystko właśnie porównanie systemu tych dwóch socjalizmów. Socjalizmu z Marksem i socjalizmu bez Marksa, czyli Stalina i Hitlera. No, które zresztą wtedy doskonale ludzie pamiętali, jak ze sobą dobrze współpracowali. Niedawno miała kolejna rocznica, 17 września. Wybierali ubranie przeciw Polsce, ruszyli do później, ale defilowali wspólnie w wrześniu. I ta książka odegrała dosyć znaczną rolę w traktowaniu opinii, ale później po wojnie bardzo zaszkodziła Stachnikowi. W Powstaniu Warszawskim wziął udział Stachnik w tych oddziałach KPNZ, kadra polskiej niepodległej. Więc to walczył na kilku odcinkach frontu. Była niedawno jeszcze tablica pamiątkowa w Muzeum Etnograficznym na Placu Zgody, że tam właśnie tego obiektu bronili działy KPNZ-y. Przez wszystkie 63 dni walczył w powstaniu. No po powstaniu udało mu się uciec. No, tego zmieszać się między cywilami i znalazł się aż w Częstochowie, tam gdzie była
jego żona Wacyka i Janina Kłopocka. Janina Kłopocka, działaczka przedwojenną Związku Polaków w Niemczech, która na ten wielki zjazd Polaków w Berlinie, gdzie uchwalono też praw polskich, przygotowała znak Frodła. Frodło stało się sobie bardzo popularne, no, teraz po zmianach powraca trochę do wolności takiej społecznej. No i później próbował zaraz włączyć się w ten ruch. No, miał tutaj pewne taki dostęp, jego jeszcze znajomy z okresu studiów w Poznaniu, lekarz Felix Lili, który później jeszcze przyjechał sobie angielski, który przez pewien czas pełnił funkcję ministra propagandy, był wojewodą w Poznaniu, i Felczak, który był wicewojewodą w Bydgoszczy. No, ale tutaj to w żadnym wypadku nie doszło. Tego miała być jakaś rozmowa z Gomułką, której nie doszło, natomiast z różnymi doradcami, no, którzy byli wszyscy z narodu wybranego, no więc wściekły niego atak, że to jest rasizm, to jest faszyzm, to są głośni, przegłosił za drudze. Ale mimo to jednak w tych pierwszych tych latach powojennych, kiedy jeszcze nie było dużo trudności, kiedy nie było jeszcze jesteśmy roku wyborów, pewne pozory zachowywano, społecznie udało się Stachnikowi właśnie wydać tą swoją główną książkę Człowieczeństwo i kultura, właśnie przy pomocy Felczaka, bo to istniała tam taka spółdzielnia wydawnictwa Zryw w Bydgoszczy, mieli własną prasę i ta książka okazała się w 1946 roku, gdzie jest zasadniczy zrąb tej ideologii zawrócznych. Książka przygotowywana przede wszystkim w latach wojennych. Jeszcze później dwie książki ukazały się z Stachnika, zanim został zakaz druku, to był 1947-1948 rok, a w 1949 wrześniu został aresztowany Stachnik, Kłopocka i Stępiński. I byli przez 3 lata w śledztwie pod opieką znanej tej Rus Wolińskiej. Jak Wacek mi opowiadał, to sam Berman, i ten, jakiś centralny źródła praworęgowskiego w Polsce, miał pozycję porównywalną do tego, którą miał Beria, towarzyszy radzieckich. Także aresztowano ich, sądzono w 1952 roku, w takim długoletnim śledztwie. To była bardzo długa rozprawa. Oskarżał prokurator Benjamin Weissbrecht. Specjalnie prokuratorowy prokurator w takich ostrych politycznych sprawach. Ta sprawa była przed czwartym wydziałem. Czwarty Wydział Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wziął do spraw wojskowych. W tym samym dziale i tak samo tam miał miejsce 3 miesiące wcześniej rozprawa generała Fildorfa, teraz już bardzo znanej tragicznej postaci, i również Weissbrecht skarżył. I co ciekawe, że te same paragrafy zastosowały. To nie było z kodeksu karnego oskarżenie, tylko z dwóch komunistycznych dekretów 44-43 roku. O pozwolenie woli narodu, faszyzację kraju, o jakiejś współpracy, no więc dokładnie to samo. To jest, pamiętajcie Państwo, Fildorfa, tamtejsza władza mogła się obawiać, bo człowiek, który był przez pewien czas dowódcą KGW, komandę dywersji, tam było ponad 500 doskonale wyszkolonych dywersantów, no których niewielu tylko udało się połapać, byli pokrywani. No sam Fildorf też potrafił się dobrze zamaskować, bo był w niewoli, był wywiedziony przez towarzyszy radzieckich, ale nie jako on, nie jako generał Fildorf, tylko on był zupełnie, jak dobrzy konspiratorzy, to mieli po dwa, po parę różnych dokumentów. I jako tam mały podporucznik był, to sowieci zwolnili po dwóch latach i on
wrócił do kraju. Dopiero później uwierzył w amnestię, zgłosił się, znalazł prawa do komendy rejonowej. Wezwano do rejestracji, a potem już na niego czekali uchodźcy do aresztowania. No i ta sprawa była właśnie przed sądem. Więc mówię, to jeśli sobie wyobrażali, że on ma gdzieś ukrytych tych dywersantów, to mógł zagrozić. No ale co z takim? Wydawał przez te czasopismo kilkanaście tych miesięcznie razy miesięcznie napisał książki, których wtedy były jeszcze tylko 8 drukowanych i te same paragrafy. No i oczywiście te same żądanie, kara śmierci. No ale tutaj jakoś szczęśliwy zbieg okoliczności zagrał może to, że to było tuż przed ogłoszeniem konstytucji lipcowej, bo to było 11 lipca 1962 roku. Także sąd, no też oczywiście ten, to samy ten skład, ten prezes sądu Rubino, Górska, no, która oskarżała Fizorowa, to wszystko, nawet adwokaci nie mogli być, rozmawiałem jego przyjaciel, pan tam Fiedruski, nie mógł poradzić, powinien być Richter. W miarę starał się dobrze wyglądać. No i szczęście na Stachnika, mówię, to jakby było ten jakiś minimum szczyt tej rzetelności. Sąd wykazał, że z 6 punktów oskarżenia pierwszy odpadł, a pierwszy był najgroźniejszy. Faszystowska organizacja zatrudnienia. Okazało się, że nie było żadnych organizacji mówiących o charakterze. To był krąg dyskusyjny wokół czytelników tego czasopisu. Także wyrok zapadł 15 lat więzienia dla niego, ale to jest oskarżony Sikorskiego dla Płochockiego po 7-8 lat. To złożyli obrońcy rewizję. Rewizja odbyła się dosyć późno. To też na szczęście, bo na przykład rewizja sprawił Fildorowa już była 3 miesiące później i wyrok został potwierdzony, został stracony. Wiecie Państwo, jak tam się niektórzy później idiotycznie tłumaczyli po 90 roku Andrzejew, który pisał podręczniki dla studentów, a ja myślałem, że to jakiś Niemiec. Nazwisko było. Nie wiedział, tylko udawał, że nie wiedział kogo mi tam co. Także tu właśnie na szczęście na Stachniuka i całej tej grupy zagróżnej. Jeszcze to był Jakubowski, czwarty człowiek, który był razem z nimi sądzony, ale z innych paragrafów, że dopiero rozprawa rewizyjna się odbyła 24 grudnia 1953 roku. To już było po śmierci Stalina w marcu 1953, po zlikwidowaniu Berii i po ucieczce Światu Kleszwarta, który dużo rzeczy wyklapał na temat struktury władz bezpieczeństwa w Polsce. Także się zanosiło już na dosyć duże zmiany. Rzeczywiście w 1954 roku już pierwsze jakieś były poruszenia, bo później były słabe przeciwne, demokratyzacja. Także ta rewizja wypadła na ich korzyść. Także zmniejszono karę. Tak nie mówię, na 8 lat, inwestycja jeszcze 1 rok zabrała, tamci mieli po 4 lata, już siedzieli, zaliczono im poczet i areszt śledczy, to już od 7 roku, że tych dwoje zostało zwolnionych natychmiast. Później już po październiku 1956 roku to dwoje zostali zrealizowani i dostali na treści szkodowanie. Stachniuka nie. Jego siostra, która ułożyła w Ulicy Płockiej jeszcze w 1989 roku, wniosła wniosek do sądu o rehabilitację, ale został odrzucony. Stachniuk w więzieniu spędził kilka lat, aż do wiosny 1955 roku, kiedy właśnie wtedy zaczęto takie pewne zwolnienia osobowe. Nie mówiąc właściwie ani wydarują, ale po prostu wydarzyli się, nie mam się trzymać. I karą drugą walczenie, tam gdzie to było ciężkie więzienie, gdzie siedział również Paul Reiter Koch. Miał ten plus wschodni skazany, tak czujecie, który był wykonany. Stachniuk po wyjściu był już ciężko chory, miał uszkodzony głowę, no nie chciał się przyznać do tego, ale miał później zaburzenia równowagi. Wrócił do Bydgoszczy, miał tam taką towarzyszkę życia, panią Stembrowicz,
która się nie opiekowała, nie rozmawiałem, bo wszystkie kandydatki nie zabrali przy rewizji, czyli dopiero próbował dalej pisać, no ale to coś nie udało. Wkrótce całkowicie już był niezdolny do życia, no i dzięki temu Bibliwskiemu został umieszczony w takim zakładzie włoskim na wyliczalnej chorym. No i ta postać ma też niepokojącowa, znaczy no, był miał swoje. Ale tu postąpił bardzo szlachetnie wobec Stachniuka, chociaż nigdy nie przystąpił do zadrugi. Stachniuk z niego tam pośmiewał się z jego poglądu. Widy jest w środowisku lekarskim do tej pory bardzo znany, bo zorganizował Centralną Bibliotekę Lekarską. Rzeczy, której przedtem nie było. To jest miał taki wpływ. I Stachniuk zmarł 14 sierpnia 1963 roku. Po jego śmierci Nina Kłopocka własnymi środkami, jeszcze może parę osób, stawiamy skromny nagrobek, wielki, skromny, pochwalił na cmentarzu dawny wojskowy, wtedy jeszcze był wojskowy na Pomorskach, z cytatem z jego książki, a później, kiedy nastąpiły pewne przemiany, rok 70-71, te zaczęły się Solidarności, powstał pomysł, żeby zrobić bardziej okazały. Powstał komitet przywódcy doktorów profesora Sławomira Czarnowskiego, to jest ekolog. Jego podręcznik ekologii do niedawna, może nadal jeszcze taki podstawowy był. Tak, przy okazji to zanim jeszcze wspomnę coś ciekawego na jego temat. Zorganizowano komitet i wystawiono obecnie bardzo pokazały taki nagrobek z potężnym obeliskiem, z piaskowca, z korłem. Bardzo dobrze to wygląda. Do roku 1981 został ostatecznie postawiony. Ja już tak zatręciłem o profesora Czarnowskiego, który przed wojną krótko spotkał się ze Stachniukiem, napisał jeden artykuł, bo też się wybywali. Leśnik i tą kierował po wojnie stację ekonomiczną w Polskim Porębie. Jak ja po powrocie polskim nie rozmawiałem, no to pewnie listy różni napisali jego ludzie, bardzo ideowe. A on zaczynał odpowiedź tak. Ekologia to jest nauka, a nie ideologia. No i sam się chcieli go wciągnąć taką autorytet po orbitę i swoich wpływów. No, może niedobrze, że na wstępie nie powiedziałem tego, co mam zamiar powiedzieć na rozpisku. Czym była zadruga i te źródła, te krótkie dzieje, bo i ta zasadnicza część, to jest ta druga połowa, to co to jest, na czym polega istota tej ideologii zadrużnej. Co sam Stachniuk nazywał kulturalizmem. W Instytucie Kulturoznawstwa czy Kulturologii teraz nie jest uwzględniany. Jest 57 różnych nazwisk. Bardzo naprawdę nie mających nic wspólnego, między innymi Kiewski nie uwzględnia się jego. Ale na czym polegało? W tym rzecz, że on zupełnie nadał inne znaczenie słowu kultura. Kultura to inno, jak poseł inny Czarnowski, z którego tam ostatnio był. To kultura to poseł to, co ludzie tworzyli, materialnie i duchowo, ale zawsze wytwórcze. To jest ostatnia kultura. To jest pewien proces, to jest coś, co porusza człowieka. To jakiś czyn. I uważa, że kultura to jest najważniejsza dźwignia rozwoju człowieka. Ale niestety tych okresów, kiedy ta kultura miała wielki wpływ, uważa, jest bardzo niewiele. Niemcy była tak zwana spadkultura, czyli tego zaprzeczenie. Kultura według Stachniuka to tylko zapanowała określenie cudu greckiego, wspaniały rozkwit,
I oczywiście do tej pory głównie znany jako tam mamy tę architekturę, ale przede wszystkim i myśl filozoficzna, i dramaty, które do tej pory są wystawiane w teatrach. No niewielka grupa ludzi nie potrafiła z siebie dać bardzo wiele. I okres odrodzenia, nawiązanie do tego, następuje rewolucja przemysłowa, tu się obalą pracę Maxa Wydera, następuje ten drugi okres. No ale on już szybko zaczął biedność, dlatego ostatnio zapowiadał, że powinien nastąpić trzeci okres takiej pełnej kultury, kiedy będzie się tym przede wszystkim różnić, że jeśli w okresie greckim, to na pewno tej kultury tak mózgowa jednostka sprawcza, postać bohaterska. Kult indywiduum, to zwany w Grecji był kalapogatia, czyli człowiek piękny i silny. Grecy łączyli jednocześnie cechy zawsze duchowe i cielesne. Kiedy wszystkie igrzyska, które tam odbywały się, były najbardziej znane czy w Tygusach, igrzyska olimpijskie, to jednocześnie tam było uzawodnictwo poezji, muzyce. Było nie do pomyślenia, że ktoś ma tylko tu, a tutaj nie ma nic, albo odwrotnie, że to jest jakiś wymoczek, który nie potrafi rzucić oszczepem, a nie potrafi napisać wiersza. No ale niestety ta kultura nie miała tych swoich zapleczeń ekonomicznych, bo tak tłumaczy, że bardzo dużo chcieli, pewnie nastąpiło załamanie, zniechęcenie, no i wtedy się pojawił Sokrates ze swoimi brzmiami, że za nim instynktu, tylko człowiek, nieważne jest, pochodnie zrobiono sobie wszystko o abstrakcyjnie, jakoś takie uogólnienie. Dlatego za druga nawiązywała wszystko do dwóch filozofów, do Parakmita i do Protagorasa. Szczególnie z takim zwracał uwagę na Protagorasa. Człowiek jest miarą wszystkiego, no ale bardziej byłby tutaj Heraklit współczesny, bo wszystkim też jak myślenie elitarne. Kiedy Heraklit pisze, że dla mnie jest jeden wart niż 10 tysięcy innych. Tyle było wolnych obywateli w Atenach. 10 tysięcy jakichś przeciętnych ludzi. Więc to na tym się nie dało. Poza tym bardzo ciekawe i inne bardzo mądre do tej pory ważne myśli Heraklita na temat społeczeństwa, struktury, jak w przyrodzie się pewne przeciwieństwa łączą pary. I na przykład dlatego w przyrodzie rodzaj męski i żeński łączy się w parę, a nie jednakowo. To są myśli Heraklita, które niestety są w Polsce bardzo mało znane, bo trzeba sięgać do niemieckich tłumaczy, gdzie jest wszystko teraz przetłumaczone. To są te myśli, ale nas jakieś tylko wyjątka. Ale w wielu bardzo wypadkach, jak się nie zna innego języka, to nie można sięgnąć do języka. Podstawą kultury i zapleczem to jest coś bardzo oryginalnego, wyjątkowego, mianowicie to, co ostatnio nazywał panteizmem rozwojowym. Wprowadza trochę w błąd, bo już byli inni, którzy używali tej nazwy, znaczy ewolucyjnie, ja bym to nazwał raczej prędzej rozwojowy. To jest panteizm bez teleologii, to znaczy bez świata zdąża jakiegoś celu. I tu na to mam dowód, też poruszenie, mianowicie niemiecki filozof Nikolaj Hartmann, dopiero może 20 lat jego podstawy ontologii zostały wydrukowane w Polsce, mało był bardzo znany, chociaż trudno powiedzieć, bo był przez trzecią rzeczą odsunięty na bok. Nikolaj Hartmann wydał pracę taką krótką, krytykę panteizmu, no i on zwraca uwagę, że panteizm był taki w różnych odmianach, jednak widzi, że świat zdąża ku czemuś tam ostatecznemu, nastąpi ostateczny rozwój, no to wtedy już będzie absolutnie stan idealny, cóż, już nic więcej się nie będzie dziać. Prawda, że byłby do pomyślenia taki panteizm, gdzie świat by się bez końca rozwijał, nie po to, żeby osiągnąć jakiś pułap ostateczny, ale do tej pory nikt takiego panteizmu nie wymyślił, bo on nie znał Stachniuka. A to jest wyjątkowo rzecz cenna, już wykraczająca poza Polskę,
podstawowej myśli, no bo to jest bardzo istotne, bo jeśli się świat wszystko rozwija ku czemuś ostatecznemu, to jak potem zakończyć ten rozwój, to co dalej? To już jest zupełnie bez ruch, zastrzyk, no to już jest taka jakby była śmierć. Natomiast jeżeli to jest stanny rozwój, jest tylko cały czas to, co dobre jest, lepsze zdrowie dobrego, no to ten ruch przodowy nie ustanie, co nie oznacza, że on zawsze bez zakłóceń się odbywać. Ale tam już jest wyjątkowo właśnie, to jest oryginalne, absolutnie nigdzie już nie spotykamy, nie da się powiedzieć, że tam jeszcze coś tam, to co prawie zajmowało się, to inni zachowali się, chociaż on zupełnie dawał inny poziom, tym wszystkim jego rozumieniem kultury jako procesu, procesu, który pobudza ludzie aktywni. Właśnie ten trzeci etap, to on przewidywał, że będzie już prawie wspólnota narodu, wspólnota. I model człowieka to homo creans, człowiek tworzyciel, człowiek twórca. Wcześniej znane modele, homo faber, człowiek pracujący, homo ludens, człowiek bawiący się, no to obecnie bardzo przecież jest popularne, no się po co żyje? Żeby się bawić, tak? To dosyć powszechnione. No ustawienia to wygląda właśnie inaczej w jego wierzeniu, że człowiek twórca, który bierze udział w tym procesie bezwzględnego rozwoju. To on będzie czynnikiem. Jeśli tych ludzi będzie dosyć dużo, nie określał ile, ale praktycznie to znalazł w Krakowie, bo trzeba około 1/5 narodu, to taki to się naród zmieni w nadnaród. I on ten nadnaród będzie osłabiał. Będzie wielkie połączenie wszystkich narodów słowiańskich, a w tym wypadku przybywał, starał się, że Polska się wybrać czołowy udział. No to była zupełnie rzecz bardzo odległa i dużo polityczne zjednoczenie, tylko jedną wspólną myśl powodą, czy jest to mężczyzna. Więc tutaj to jest dużo bardzo podobnie myśli Krakowskiego, który uważał, że Słowiański charakteryzuje czyn. No, tak właśnie z takim Pigmowskim mówi, że nie, Polacy są właśnie bezczynni. Galowie, a tutaj Germanii, Niemcy są Kielicy, Niemcy są nacjonaliści. No ale ta myśl o tym, że Słowianie mają odegrać w przyszłości znaczącą rolę w Europie, to jest już wcześniejszy, tylko już w ostatnich większych stępnikach. To już jest zupełnie inna. Trochę była już minęło czasu. Raczej bym chciał, żeby może Państwo zadali pojęcia, bo teraz tutaj musiał bardzo wejść w te zagadnienie tego właśnie patriotyzmu rozwojowego, stanie rozwoju. Oczywiście hierarchia też jest koniecznie obowiązująca. Aha, no tutaj jednak muszę trochę wymienić to, co bardzo ważne z ostatniego, właśnie w SPA kultura, właśnie w SPA kulturze zadaniem, bo a u niego to jest bardzo wielki, bardzo moment istotny, można że poza tym, to poza tymi okresami właśnie tego rozwoju, kiedy tak postęp ruszył gwałtownie do przodu dzięki tym cud greckim, później już okres odrodzenia, poza tym raczej ten bardzo jest spowolniony rozwój, jest często nawet cofanie się w rozwoju i to nazywa tą spa kulturą. No, ale ta spa kultura ma też swoje właśnie analizy, bo co porusza człowieka? Mija. To nie musi być tak naprawdę istniało, co rzeczywiście zdarzyło się. Pewna myśl, która pobudza ludzi do działania, pewne wyobrażenie. No i takim właśnie pozytywna myśl, to jest ta praca druga słowiańska, droga tworząca, natomiast antymit to zamknięcie się w sobie, żyjemy tylko po to, żeby zapracować na przyszłe życie. To jest bardzo podobne w tym chrześcijaństwie i w buddyzmie. Tu jesteśmy tylko chwilowa, naprawdę się zacznie wieczne odpoczywanie dopiero po śmierci. No, dla buddystów to będzie kolejne wcielenie, ale co robię? Jak żyję, to tylko wszystko z myślą o tej przyszłości, o tym drugim życiu.
W związku z tym sprawa narodu, państwa jest mało ważna, bo najważniejsze jest, co będzie ze mną w przyszłym życiu. No i tutaj wielką rolę właśnie w tej chwili spadkuje i skarbnik przypisuje tym tak zwanym drugim światowym religiom, no, które były w zasadzie w większości założone przez jakichś takich założycieli, z wyjątkiem hinduizmu, który stopniowo tak ześlizgiwał się od religii wedyjskiej, do której miał taki ogromny sentyment i poważanie, takie degenerowanie. No potem pojawił się Budda, który miał tyle powiedzmy do powiedzenia, co Sokrates, jacy też właśnie zwrócenie się ku sobie, ku wewnątrz. Najważniejsze jest to, że ja cierpię, to trzeba uwolnić świat od cierpienia. No. Polecam, to był wyświetlany w naszej telewizji chyba za dwa razy film Młody Budda. Tam się dzieje współcześnie, szukają nowego wcielenia i ten Młody Budda, następca tronu. Pierwszy raz jakoś udało mu się wyrwać spod opieki ojca i zobaczył w mieście ludzi starych, bezzębnych, trzęsących się. Go przeraziło to. To ja taki kiedyś będę, tak? I wszyscy musimy umrzeć. No to jaki wniosek? Uciekł do lasu medytować. Porzucił ojca, a był następcą tronu. Porzucił młodą żonę, porzucił syna. To wszystko było, nieważne, bo ja się, tak? To zapatruje się na siebie, to musi być ten. Więc to jest właśnie skrajna spadkultura, co walczy ostatnio. Mimo wszystkim człowiek musi być, odczuwać siebie samego jako członka wspólnoty. Nie wspólnoty, ale nie w nieszczęściu, nie w diabolu, a wspólnoty tworzonej, tworzącej, która ma jeszcze oprócz tego jakiś mit. Mit na przykład w tym wypadku to jest mit wielkiej sławy, która kiedyś do przyszłości odegra jakieś znaczenie. No, tutaj o tym perspektywie. Jeszcze byłoby może jeszcze więcej widów. Na pewno było bardzo dużo do jego krytyki, tych charakterów polskiego